Dobry moi drodzy, czekaj. Ma godzinę, powiedziałem. Czekaj, Teraz czekaj. będzie wyciąć. Dobra, cicho, też nam jeszcze raz. Czekaj, bo idę. Co? Co zrobiłeś? No, łapa i te patrzcie. Weź tę latarkę, bo to widać. 3, 2, 1, 0. Dzień dobry moi drodzy, witam was serdecznie. Jest mi się Grant. Cześć. I pan Shake. Cześć. Ostatnio na wakacjach, by długo go nie było, tutaj nam opowiadał. Co i jak? Ja was teraz dzisiaj z góry przepraszam lekko za mój głos, no ale jestem po prostu troszeczkę chory. Więc sami słyszycie, jak mówię. Być może będę się troszeczkę mniej mówił. Zobaczymy, ale dzisiaj jedziemy właśnie, będziemy kopali ziemniaczki. Tutaj Szajek nam, widzicie, jakie maszyny przywiózł. Pracowników nie wiadomo skąd tam wytrzasnął. Okej, da się tu wejść? Da się. Jakie urządzenie. Ostatnio tam Czech siedział. O. A dzisiaj tutaj znowu Czech dwóch, siedzi. Tam dwóch. Ja tu jakbyś się tego. Tak na siłę to ze czterech spokojnie wejdzie, nie? Może i by sześciu weszło? Jakby jak tam się ścisnęli, tylko tutaj trochę by podjedzie, no ale. Dobra, to co, jedziemy. Ja mam tutaj również taki oto wielki ciągnik. Wygląda jak wygląda. Tutaj jeszcze od dołu wał mam zabezpieczony. Taka oto powiedzmy blacha, nie blacha. Wygięta delikatnie. To co, jedziemy w pole, co? Powolutku. Jak tam jedziemy? Tutaj pokaż Granter. Co ty masz za ciągnik, jaki świateł je ponaczepiał. To w nocy do pracy eleganckie, nie? No fajnie się nie jedzie. I no. Też taką 4 taką ruską przyczepkę mamy. Ale przyczepa to elegancka, podoba mi się strasznie. Fajna taka, niedużo. Dobra, jadę tam do pracy, nie? Dobra, tylko wiesz co, ja nie wiem, tutaj jak my się podzielimy z tym polem, nie? To jest najgorsze. Jeden z jednej strony, drugi z drugiej. O, tutaj. Jakby tych ziemniaków trochę wiesz, nie pało gdzieś, nie? Boję się. Czekaj, czy to by nie zbierało od razu? Dobra, zbiera. No, 300 kilo. Nie wiem tylko ile jadę, ale... Ty, jak to szybko leci? Ty to widzisz? Panie. No, opuść to z górki się rozpędzi siłę. Już, opuszczał. Ale a potem będzie, jak ty grasz? Tak będzie, gwarantuję wam. Jakieś się komentarze pojawią. Ty to zebrało w ogóle, czy nie? Czy to, nie, tylko z góry chyba usunęło te. Oj, coś tam się dzieje z Discordem znowu. Czekajcie moi drodzy, ja przełączę tutaj serwer. No i słyszymy ich, jak słyszymy. Ale zaraz mam nadzieję, że będzie lepiej. Dobra, poczekamy chwilkę i powinno być wszystko. O, dzień dobry, przełączyłem nam serwer na inny. Już się nic nie dzieje. Ty, tamto mi zebrało, czy nie? Tam chyba nie, co? Po tamtej stronie, co tu jechałem przed chwilą. Nie. Okej. Teraz zbiera, nie? Czekaj. Tak, zbiera, zbiera. Ty, tylko ja bym się ustawił jakoś, wiesz, wzdłuż tych zaraz, no. Rządku, bym powiedział. Przeciął się. Bo tak jechać by... Ty, polo, to w drugą stronę trzeba jechać. Ale co w ogóle tak te? Sadził ziemniaki, co? Nie wiem, po długości by było? Zresztą po tak... długości. Ale to... Gdzie? Ty, ty widzisz teksturki jak? Ty w poprzek kosisz. Nie. No zobacz. Dobrze Grant, kosi. Jak ty widzisz? To tu jest w poprzek są też te rządki. No tak. Tak jak ja no. Teraz idę tak. No. Ty, polo, to ja dlaczego z górki tak szybko jechałem. Już teraz się tak nie da. No to inną łęcinę usuwałeś, wiesz? No. To bo ty tu już pełna będziesz, nie? Tylko góra. Tak, ja ładnie sobie pewnie. Chyba, co? To za zaraz ten jechał. Ty, tutaj coś to ma ziemniaki Grant. Jak milecy tutaj wpadają do zbiornika. Jakiś gracz mi się zakopał, jak szedł na piętro. O, panie, jaka machina. Dobra, rosyjska moc, moi drodzy. No nie wiem, jak ja mam to teraz jechać, bo to tak beznadziejnie jest jeździć, wiesz, w poprzek, nie? Tam nie ma się zbytnio zawracać, to też nie jest droga, nie? Trudno, mam nadzieję, że nam dzisiaj wybaczycie. Jaki może nie do końca realizm, który no nieraz się pojawia. Nie. No, jak chcemy się bawić, to są tego gry w końcu. W real tak trochę nie bardzo, nie?
zrobisz jakieś tam zaraz, wiesz, głupstwa czy coś, źle poorasz i potem będziesz się męczył, nie? Jak to naprawić, żeby było dobrze. Ile macie procent? Wiesz co, nie mam pojęcia, nie? Ale tak na oko to... Ci moi pracownicy to nie, nie robią. Wyciągnęli ręce do przodu i stoją. Pewnie im za mało płacisz. Oni jeszcze pewnie na pieniądze czekają. Ja pamiętam czasy 11, jakieś 13. Tam to były fajne modne ziemniaki. Najpierw kopałeś, to wylatowało na ziemię normalnie, była teksturka ziemniaków i tak dalej. Potem jeździłeś przyczepą. Tam, nie wiem, w niektórych była animacja, że normalnie osoby chodziły, powiedzmy, z workami po polu obok tej przyczepy i wiesz, niby zbierały i tak dalej. Worki się pojawiały na przyczepy. To było coś, nie? A nie, to co teraz? To bardziej w lewo. Czajko, bo mijasz. Trudno. Nie ma, nie tak. No ale jednak wszystko się zmienia powoli w tym farmingu. Co wy tam robicie? Ty nie wiem, może temu będziesz tak sypał. To jak? Ziemniaki zaraz tam ugniecie. I tyle. Hamuj! Kamienie, ale chciałem. Hamuj! Panowie. Ale to duma. Słuchaj, to jest główka sztuka. Nie zarysowany nic. Główka sztuka w pindzielę. No, prawie tutaj. 4 tony. Dalej. To ja ci może teraz zaraz wysypał, co? Jakoś. To poczekaj, ja pojadę w to i z powrotem i ci bym wysypał, co? Dobra. O ile nie będę miał pełno, bo jak będę to trochę tak, wiesz, bo nie za fajnie. A bo dawaj tutaj zaraz podejść wzdłuż mnie, co? Będzie fajnie. Dobra. Jak on tutaj pojedzie. Będzie fajnie. Ty jedziesz w to, ja w drugą stronę. No za drzewo czy nie? No to poczekaj, czekaj, czekaj. No spokojnie tam. Ale przez animację ziemniaków samych jest fajno. Swoją drogą nawet nie wiem, czy to jest oryginalne, czy nie, bo jakoś za często tych ziemniaków farmingu nie robiłem. Ale też nie wiem, czy wiecie... Właśnie by nikt chyba zbytnio z tego nie korzystał, że możecie ziemniaki w farmingu pakować na palety. Ale to będzie bardziej ciekawe, że... No tak, tylko aczkolwiek to wiesz, to nie jest zbyt praktyczne, nie? Bo gdy ta paleta mieściła jeszcze jakoś więcej tego, czy coś, nie? A weź potem to tak, no tu jest sieć, weź potem takie palety, załady i tak dalej, nie? Gdzie na jednej palecie masz 2000? Chyba, nie? No, tysiące. O, to tym bardziej się nie opłaca, zobacz. Tak zwana tona. To jest tylko już tak naprawdę, wiesz, bym powiedział dla pasjonatów, tak może się pobawić, nie? Bo jeśli przykładowo idziesz w kierunku zarabiania w farmingu, normalnie grasz bez dodawania kasy i tak dalej, to jednak powiedzmy, nie wiem, mnie takich ziemniaków 200 ton, nie? Weź to potem 200 palet sobie załaduj. I weź jeszcze wywieź, sprzedaj, nie? Także to trochę jednak schodzi wbrew pozorom. Jeszcze załaduj na ten. No właśnie mówię, nie z tym wszystkim. To tak schodzi. A gdzie to wywalać te ziemniaki? No wiesz, na gospo, nie? Co ty tu mierzysz po polu? Moje. Na gospodarkę byś pojechał, nie? Jeszcze trochę będzie prasowanko w końcu. Ale na moją czy na... Jak ją mijaka walnęła obok. Jak się dzielimy? Każdy po przyczep? Wiesz co, możesz trochę na moją, możesz trochę na swoją. Albo weź na razie na swoją, tam blisko, jedź mała. Tam blisko jest, to wiesz, to jakby co to sobie pojadę wezmę, nie? No w sumie. Ty tam masz sporo dosyć miejsca. O panie, jaki szalony. Ty, niby jest to jedna rzędówka, ale bierze dwa, nie? No, bo to nie, ciepło nie. O, jest zrobiona, jak jest zrobiona maszyna. Dobra, i dojedziemy tutaj, złapiemy to. Ale no, Bartego da się po jednym rządku jeździć, zbierać to. Da się, jeszcze ja. Ty tam masz fajny przyczepę Grand, to wiesz, fajnie możesz sypać, nie? Cofnąć ładnie i tak dalej. Najlepiej byś sobie, wiesz, sypał coś taka la rampa, powiedzmy, by wiesz, żeby potem więcej tego chodziło. Lepiej było ładować, no. Cofasz do tyłu, lekko na ziemniaki wierzysz. Może to w realu by nie było praktyczne, bo byś pomijał ziemniaki, ale w grze. Jakoś tam przejdzie, no. I my to będziemy wiesz, czemu nie zbiera?
Co się stało? O Boże. Dobra, to trzeba się być lewy trzymać, ja widzę. Czy muszę centralnym środkiem jechać, żeby to mi zbierało, czy jak? Tak, dobra. Idealnie, powiedzmy, środkiem trzeba jechać. I wtedy to dopiero, no, zbiera jak należy. A tak, z tyłu to widzicie, jaki omijak. Niestety. Czekajcie. Trzy rządki pójdzie, jak nic. A i jednak coś tam chyba ominąłem. Czy jednak z tymi trzema to trochę słabo. Tutaj to zawracanie jest takie niewygodne. Nie wiadomo, jak to się zawrócić. Schodzi się z tym. No, dosyć długo będzie. Dzisiaj tak wykopiemy taki, trochę. PGR, tak byśmy w 16 osób kopali. Troszkę jesteś tam grać już na PGR-ze, nie? Fajny sezon był. Jak koraliśmy na 16 osób. Albo kiedyś, jak czekaj, dwie godziny chyba graliśmy, tylko akurat tego na YouTube nie ma. Z tego co pamiętam, dwie godziny na 16 osób i my skosiliśmy chyba 100 hektarów. Na tej takiej fajnej tam matce, nie co było. Graliśmy i w 15, i w 17, taka wielka, wielka. A, to byłem. Nic nie lagowała, wiesz, który mówię, nie? A, no. Ona jest nawet chyba do 19, ale do 19 już trwało wygląda. Trzeba było śliwne. Nie pamiętam, jak ta matka się nazywała. Ona miała taką na S chyba połączona z krowami. Ona na S się jakoś nazywała, nie? No. Nie miała biogazownię coś tam, z krowami. Coś takiego. Jak pamiętajcie, co to była za mapka, może się dać nam znać. Napiszcie znicz w komentarzu do tej mapki. Ale nie no, naprawdę fajna mapka. No tak samo gra się ten PGR, to była mapa Kofiego bodajże. PGR plus 2? Nie. Chyba, czekaj, czy to była ta... Nie, my graliśmy u Kofiego inna, to była Czech map jakaś. Tylko nie wiem, czy to była... Też była, no. Bo on robił kilka tych mapek, nie? Ja to nie pamiętam się, która jego była, nie? Dokładnie. Ale jakaś od Kofiego w każdym razie. No, on dużo tego miał. No, on fajnie. Chyba tą Śląską Dolną wie. Gdzie? To już to z Polaka. Co ty gadasz, Grant? To nie ma nic z jedno z drugim wspólnego nawet. Ja cię potem wysypę do końca i zawróć się. Kołów i nie wiem skąd on tam jest dokładnie. Czechy, Słowacja czy coś takiego chyba. Ale też było tako... Słowacko też był chyba taki PGR słowacki. Wiesz co, nie wiem. Nie wiem, o jakiej mapce mówisz. Jeden na pewno był ten węgierska taka chyba mapka to była. Po prostu ja ogólnie staram się wybierać jakieś, wiesz, takie powiedzmy fajne, najlepsze mapki. Ogólnie moi drodzy, już wam zdradzę, że no jeszcze troszeczkę i rusza sezon z widzami. Na razie jest wybrana mapa. Prawdopodobnie nie będzie żadnych modów, w sensie maszyn i tak dalej. Lecz będą jedynie jakieś takie dodatki typu właśnie jakieś tam szybsze bieganie, zoomowanie kamerą, ogólnie takie powiedzmy mini dodatki. Ewentualnie może jakieś widły, które automatycznie zbierają. Bo wydaje mi się, że... No znowu mi akurat. Że pierwszy sezon możemy sobie zrobić na oryginalnych maszynach. Bo jest ich naprawdę dużo. Teraz pracę z kombajnami, zobaczcie jaki mamy wybór. A kolejny raz dawać klasy Lexiony. 780 czy jakiś podobny model. No to już według mnie troszeczkę bez sensu jest dawać, bo to co sezon robić to samo, to też nie ma co. No stąd ten sam kombajn dawać. Teraz mamy w końcu John Deere'y. To jest jedna z fajniejszych rzeczy. Może więc naprawdę klasy będzie co wybierać. Może klasów nie mam normalnie. A, że mówisz o tego, czy razu. Nie wiadomo, może DLC kiedyś wyjdzie, może nie. Trzeba czekać. No, zobaczymy wszystko na spokojnie. Albo w nowym farmingu. To już przecież DLC kiedy jest wydawane zawsze takie, wiesz, większe, nie? Co pół roku zazwyczaj. Ale nie, takie większe DLC, w sensie, że masz nową mapkę i wiesz co, nie? Zazwyczaj rok. Jak w 17 miałeś, to wiesz, jaki to był klimat taki. No to była tam, ta trzcina i tak dalej, nie? Dodali, tak. No to po jakim to zawsze się dodali? Po roku chyba to było, no, w październiku. Może coś takiego, przyjmijmy, że rok czasu, nie? No i generalnie wiesz, graczom zaczęło się już powoli nudzić, delikatnie.
na tych powiedzmy oryginalnych, chcieli tutaj coś ciekawego i wprowadzili takie DC. Było w 15, nie? Jakby dali tą... No do 15 było DC, do 13 też, nie? No ale Sosnówkę jak dodali, widziałeś jakieś... No to właśnie, wiesz, wszyscy się przenieśli na powiedzmy oryginalne te rzeczy, nie? Ewentualnie jakieś tam mody pododawali. Tak mnie to denerwuje, za dużo chyba ciągi po prostu. Czy gdzie jest cały czas brać te trzy paski. Wiesz co, 30 czy no? Nie no, chyba w Real był spoko pomysł. No w Real by się 30. Ale gdyby chciał dać przygotował takiego Władimirca, to nie wiem czy to byłby dobry. Najlepiej 60 być dał, nie? To by było. 60 się nie da. Czemu się nie da? No szersze opony. No ale w czym to przeszkadza? To słuchaj, jak są 60 czy 30, 4 na 4 przerywają ludzie. Coś się nie da. Jak ten ma, ale na glinach to zazwyczaj się jedzie te. Ale wiesz, przecież może ktoś przygotował 60. Opony jak i tak za te gliny wykopiesz od razu. To zależy jaki masz rozstaw tutaj. My na przykład mamy bardziej rządki po 30 robione jak podsiedzisz. To szukuję rządki w miarę też gęsto, nie? Zobacz sobie przygotowo na mega wielkich gospodarstwach. Oni mają całe zestawy powiedzmy pod to szykowane, nie? Na cienkich oponach i tak dalej. To zależy jak maszyny. Albo całe wielkie maszyny, no. Ale moje pociągi, tylko nie mówię tych samojezdnych. To sadzarka zależy jak to jest. No a co ci sadzarka jak ma z tyłu wiesz koło, nie? Za sobą. A przygotowa jest mega szeroka, to wiesz, znaczenia takie zwykle raczej chyba nie ma. Ale... No kiedyś to skończymy te pole, co pole? No już, końcówka. Masa omijak, gdzie końcówka? Z pół pola jest może. Trochę nam z tym zejdzie. Pracownicy się obijają. Za małe mocy przerobowe. I wyciągnęli ręce i ale... A nie. Ogólnie jeszcze wracałem do właśnie sezonu z wizami. Mapka w mniej jest wybrana. Jest dosyć spora. Naprawdę masę map przejrzałem. Brałem też pod uwagę te typowo takie Ameryka, Australia i tak dalej. No, gdzie macie te farmy powiedzmy na środku mapy czy gdzieś. I macie mega wielkie pola. Ale tak po przeanalizowaniu i tak dalej to zrezygnowałem. Aczkolwiek widziałem kilka takich naprawdę fajnych, nie? Jedna mapka to była bodajże 4 na 4 km. Ja jechałem chyba 4... O Boże. 40 parę na godziny. To pół mapy przejechałem w... Chyba ponad 2 minuty? Coś takiego. 2,5 minuty. Nie pamiętam. Wiem, że liczyłem w każdym razie. Tam mierzyłem mniej więcej. 2,5 minuty było wtedy. Także mapka naprawdę spora. I stwierdziłem, to jednak jest zbyt duże, bo czas transportu to... No naprawdę by się mega wydłużył. To może być fajna mapka na jakiś taki kurs play czy coś na przykład, nie? Dawaj, dawaj. I ogólnie ta mapka miała chyba 1500 hektarów, z tego co pamiętam. No. Więc sami sobie możecie wyobrazić, ile to jest. Ile oryginalna farmingu może mieć? Tak łącznie. Łącznie? Ja myślę, że ile? 200 max pewnie, nie więcej. Dla hektarów? No, na no, oryginalnej mapce podstawowej. Nie, te, nie ta amerykańska, tylko ta wiesz, to zwykła, nie? A on nie wyjdzie. Ja myślę, że tam max 200 hektarów jest, jak tam są pola takie po 10 hektarów niektóre, nie? No... Z tego co pamiętam. Tak, jest tam, będzie. No to nie ma co porównywać akurat. Tak, od tych powiedzmy... Takich mega wielkich, amerykańskich. Ogólnie będę więcej was informował rzeczy na Discordzie. Zanim się to pewnie pojawi na YouTubie. No dość właśnie sezonu z widzami. Także zachęcam was gorąco, abyście dołączyli na Discorda, link mieliśmy w opisie. Ty, co ty Paolo zrobiłeś tak na pół dziwnie? Tego? Teraz tu rastał chyba, tak jeździsz? No. Ty, ja tak patrzę tyle z tych omijaków. U ciebie są tylko właściwie ile? Jeden taki większy poleciał, no. Ty nie umiesz jeździć. No, tutaj to niestety. No, duża maszyna. Tak. Co, ja co chwilę jakieś omijaki wezmę. Tak denerwuję. Te ustawienia.
Czekaj, tego na bok chyba nie dajesz, nie? Nie przestawiasz nic tu. Nie, da się przestawić chyba. To jest jakiś siłownik. To nie jest siłownik, to trzeba ręcznie. Czekaj. On trzeba za korbkę. No dobra, to jest ręcznie, okej. Okay. Myślałem, że to siłownik na początku. I ale coś tu niespasowane jest. Delikatnie bym powiedział. Jakby tutaj farba wydała się chyba komuś jakaś. Nie. No ty nóż, co widzisz? Zobacz. Dobra, lecimy, lecimy. Jest to masz ty przyczepy. A czekaj, dwa razy woziłeś czy więcej? Trzy. Trzy, ale niepełne, okay. Bo tak po 8 ton. No tak, lepiej tyle niż wiesz, niż potem masz mieć pełno. I no, potem żebyśmy tak. Czekali, nie? Raz ode mnie, raz od Szejka. I na farmę, jak to się mówi. Jak to zbiera? Zbiera. Dużo tam macie. Wiesz co, nie wiem, no oko to tak malutko. A, dużo nie ma. No bo to nie. Ale akurat według mnie przed tą ogólną teksturką i tak dalej, widzieli jak mogliby popracować. Ogólnie krzaczki są fajne, nie? Według mnie jakby... mogliby zrobić takie bardziej zielone, jak są w realu, wiesz, bardziej no? Zielone, no. Ale po prostu taką możliwość, nie? Że możesz, kiedy są zielone, i możesz, kiedy już też usachło to, nie? W ten sposób. Jak dla mnie by na przykład to było fajne rozwiązanie. A to jakoś, wiesz, ich no, nie kosztuje nic praktycznie, nie? Bo to jest tylko dodać kolejny etap rośnięcia i tyle, nie? I wpisać go, jeżeli ten i ten mogą zbierać i tyle. No bo tak w Polsce właściwie jest. Mało kto wiesz, kiedy jest już całkowicie wysuszony, nie? Nie wiem też jak to wygląda przykładowo na takich mega wielkich farmach, które typowo tylko wiesz. Zebrać, sprzedać i tyle, nie? Ale jak masz zielone. Oni może czymś pryskają też, wiesz, albo ścinają wcześniej, nie wiem. Żeby posypały. Albo po prostu ścinają na brzące, kiedy to wydobywają te ziemniaczki. Kopią. To trzeba jeszcze oprysk. Ty na tym i na... Wysuszają po prostu te liście. Weź się zatrzymaj, jakbyś mógł. Tutaj zrobimy zdjęcie normalne. Czekaj, jeszcze ja. Jeszcze ty, dobra. Ojej, jesteśmy. Tutaj zrobimy pracowników. Jak pracują panowie? Nie pracują. Co, nie pracują? Dobra. Czemu to tak czuć? Dobra, może być taki. Niech będzie. Czekaj, czekaj. I no nie, no teraz to perfekcyjnie. Trochę szkoda, że ja tak daleko stoję, ale... Mówi się trudno, nie? I weź zobacz sobie w tym kombajnie tą taką taśmę górną, co za tym kołem chodzi. I śmieszne to jest. Tak. W sensie chodzi ci ta z samego tyłu, co wysypuje? Nie ta, co wysypuje, tylko ta, co jest przednią. Za kołem zaraz, w sumie to pod kołem. No widzę. No i zobacz, jak to śmiesznie działa. Takie ząbki, nie ząbki. O tym mówimy? No, ale zobacz jak te ziomki się pokazują, tak jakby... Wiesz to? No nie wiem. To czekaj, weź się obróćmy. Ja będę jechał i będę sypał. W lewo było gdzieś. Panie, jakie zawieszenie mocne. Kręci pan. Ajajaj. Ty no powiem ci... Tutaj zaczep dawno połamany, pogięty. Na pewno. Weź ty zawróć. Nie jest zaczep, to jest dyszel. Dobra, niech będzie dyszel. Nie. Zaczep w sumie też może. Bolec wykrzywiony. Dawaj, panie. Karbinę zahaczę. Pan tu jedzie do mnie. Co, wysypię ci to może podejść do Szejka. Do Szejka już było. Może znowu coś tam wiesz, to zbieram, nie? Ile tam masz? 5 ton. 5,5 ton. Nie, polo nie ma.
Jedną tonę. Ty no co, miałbyś już tonę więcej. Co ty robisz to przyczepu? To jest tu jeszcze się nie wywróci, czy co? No. Ty no pa, jak blisko jedziemy siebie. Niebezpieczna. Weź się stój, zatrzymuj, zatrzymuj się. Czekaj, na równo. Niebezpieczna akcja. Akcja kompas. Weź, nie zapalaj. Nie zapalaj się światło. Dobra, lecimy. Wyścig. O, fire start. Panie, uważa pan. Dobra, nawrotka. Tutaj raz przejedziemy. To mijaki to na razie zostawimy. Kiedyś się je pewnie pozbiera. Jutro? Jutro? Może być jutro. Z motyjką na obiad. Jutro to już złodzieje to wezmę. Dobra, to do końca i tak już na chwilę nie ruszamy. Pojedziemy. Gdyby tutaj nie ta siatka. Co jest? No tak przeszkadza. Chyba to tam elegancko. Nie jest tutaj. Ja to wezmę. Dobra. Pojedziemy przez sam środek, zobaczmy co się stanie. Czy będą dwa czy trzy? Dobra, trzy się ustawiamy. No i wraca mijaczek. O, a taka ciekawostka. Zakończenie roku mam o 11. Ty to pewnie jak część osób. I to już było to. No zakończenie to też masz daleko. A co jest jutro? A jutro to dzień dziecka. No właśnie. Także wyczekujcie kolejnego filmiku, bo będzie to właśnie dzień dziecka. My tak akurat nagrywamy dzień przed. W nocy, druga rano. Gdzie tam w nocy, co ty gadasz? No jak? 23. Dopiero 11. Ciągnęło się. Dobra, bo tutaj to jest ludzie po lewo się tam jakoś. Dobra, dawaj jeszcze kawałek, tutaj zbierzemy. No reszta się zaora będzie na przyszły rok. Dobrze. Dobra. No taka naprawdę. Jeszcze raz przejdziemy przez środek. Więcej zbierzemy, no? Boże, jak ja. Dobra, we ten. Panie, to pan trąbi i tak. Nie, nie wiem, czy tak nie macie. Dobra, koniec. Nie jedzie. Tak nie jedzie. Chyba się zahaczyłeś o drzewo. Może do głości jeszcze. Dobrze, moi drodzy, ja wam będę dziękował za dzisiejszy odcinek. Był z nami Polo i Grant. Nie na takich wysokich obrotach. Także ja wam dzisiaj dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że jakoś wam dzisiaj ten mój głos tutaj za specjalnie nie przeszkadzał. Dalej z tym, co się poradzi, no. Przeziębiony jestem, także sami rozumiecie. Dobrze, ja wam dzisiaj dziękuję i trzymajcie się do kolejnego. Cześć!